Doktor Alicja Śliwowska, kosmetolog, dietetyczka, będzie dzisiaj z nami w Spokojnej Głowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Alicjo, trądzik to jest coś, co kojarzy nam się właściwie z takim okresem dojrzewania. Ale coraz częściej, a może wydaje się tylko, że coraz częściej, bo może częściej o tym po prostu mówimy, ten problem dotyka także starsze osoby i dlatego dzisiaj chciałabym porozmawiać o trądziku po 30. Oczywiście nie musimy trzymać się tej 30, może być 40 i tak dalej. Jakie są przyczyny tego trądziku, kiedy jest się już takim dojrzalszym? Mimo wszystko do najczęstszych przyczyn zmian trądzikowych u osób dojrzałych należą nadal hormony. Więc prawda jest taka, że to, co jest nazywane trądzikiem ludzi dorosłych, najczęściej ma właśnie podłoże hormonalne. Oczywiście mamy tutaj także inne czynniki typu błędy pielęgnacyjne, błędy dietetyczne, różnego rodzaju choroby towarzyszące, niedobory, ale zawsze, jeżeli mamy do czynienia właśnie z osobą, która ma już za sobą okres dojrzewania, to gdzieś tam skłania nas to do myślenia, że być może faktycznie warto zbadać tutaj hormony, zwłaszcza jeżeli jest tutaj też typowa lokalizacja i morfologia zmian. Czyli też jest to pewien obraz, który daje nam do myślenia, że być może coś tutaj jest na rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o gospodarkę hormonalną. Ta typowa lokalizacja to jest żuchwa, czy może czoło? Bo kiedyś też zdarzyło mi się przeczytać gdzieś, że to zależy, no właśnie, jakie hormony. Tak jest. Najczęściej, jeżeli chodzi o właśnie trądzik o podłożu hormonalnym, są to miejsca policzki, broda, żuchwa. I tak naprawdę wydawałoby się, że te zmiany trądzikowe występują najczęściej w strefie T, dlatego że strefa T, czyli czoło, nos, broda, to jest obszar, gdzie występuje największa aktywność gruczołów łojowych. I faktycznie w okresie dojrzewania najczęściej właśnie w tych obszarach te zmiany występują. Ale jeżeli chodzi o choroby troszeczkę w dojrzalszym wieku, czyli właśnie trądzik ludzi dorosłych, strefa T też bardzo często jest objęta występowaniem tych zmian, ale tutaj właśnie dochodzą nam takie typowe obszary, czyli właśnie policzki, broda, żuchwa. I wynika to z tego, że trądzik ludzi dorosłych bardzo często, zwłaszcza u kobiet, tutaj jest spowodowany hiperandrogenizmem, to się tak ładnie nazywa, czyli jest to zbyt wysoki poziom androgenów w porównaniu z estrogenami albo zbyt niski poziom estrogenów i jednocześnie troszkę zbyt wysoki poziom androgenów. I dlaczego akurat te zmiany są dotknięte, dlaczego te obszary są dotknięte zmianami? Ponieważ w tych właśnie miejscach panowie mają zarost, czyli broda, policzki, żuchwa, czasem nawet tutaj szyja. Są to miejsca, w których nasze gruczoły łojowe i mieszki włosowe są troszeczkę bardziej wrażliwe na działanie hormonów androgenowych niż na przykład mieszki włosowe, które występują na czole czy też na nosie. Więc ogólnie tutaj w tych miejscach te obszary są dużo bardziej narażone i można powiedzieć, że są takim odbiciem, jeżeli coś się dzieje na tle hormonalnym. Może tak być, oczywiście nie musi, bo każdy przypadek jest inny, więc też musimy to rozpatrywać bardzo indywidualnie, ale z reguły, jeżeli te zmiany występują na policzkach, brodzie, żuchwie, to jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że ma to właśnie podłoże hormonalne i jest związane z nadmiarem androgenów w organizmie, chociaż też bardzo często panie tutaj, bo panowie troszeczkę rzadziej jednak, ale częściej panie mają na przykład problemy z nadmiernym wydzielaniem przez przysadkę prolaktyny i wówczas mamy do czynienia z hiperprolaktynemią i wtedy też może być tak, że jest to podłoże hormonalne, nie są to androgeny i też na tej skórze, też gdzieś nam ta skóra te zmiany od razu manifestuje, czyli też nie musi być to związane właśnie z hormonami płciowymi, mogą być to hormony równie dobrze przysadkowe, typu właśnie prolaktyna, a też daje to nam od razu obraz na skórze, ale tutaj patrząc na to właśnie, że niezależnie od wieku, zarówno bardzo młode osoby, jak i starsze osoby mogą mieć zaburzenia hormonalne, dlatego w sumie niezależnie od wieku nie warto nigdy tego tematu bagatelizować i jeżeli gdzieś tam przychodzi nam na myśl, że być może faktycznie stan tej skóry wskazuje na to, że może mieć to podłoże hormonalne i z wywiadu wynika, że mamy też inne przesłanki, które gdzieś tam pozwalają nam myśleć, że może mieć to tutaj związek z gospodarką hormonalną, to zawsze warto taki temat drążyć i po prostu dojść do tego, jaka jest faktyczna przyczyna powstawania tych zmian na skórze. Bo ta skóra może dawać nam sygnał, że jest coś nie tak w organizmie, ale jakby problem nie dotyczy tylko skóry, prawda? Czyli to mogą być jakieś choroby, zaburzenia się za tym kryć. Tak, tak. I bardzo często faktycznie niestety tak jest. I co jest trochę niepokojące, coraz więcej osób faktycznie te zaburzenia gdzieś tam ma. I to coraz więcej młodych osób, ale takich również osób już troszeczkę dojrzalszych. I bardzo często jest na przykład związane z
gospodarką hormonalną i na przykład takimi narządami jak chociażby jajniki u pań, które faktycznie mają bardzo często problemy na zasadzie jest to jajnik policystyczny albo mamy cały zespół, tak zwany PCOS, czyli zespół policystycznych jajników. Oczywiście to nie jest tak, że każda pani cierpiąca na PCOS musi mieć zmiany skórne, ale bardzo często faktycznie jest to związane z tym, że mamy nieodpowiednie poziomy androgenów. No i niestety przekłada się to też od razu na stan skóry i tak samo bardzo takim ważnym organem są na przykład u nas nadnercza, których nie należy bagatelizować, jeżeli chodzi o diagnozę trądziku i ktoś powie, no dobrze, no ale jeżeli tutaj wiemy, że jajniki u kobiet wydzielają te hormony męskie i coś tutaj może być nie tak z jajnikami, no to szukajmy przyczyny najpierw właśnie w jajnikach. Powiążmy współpracę z endokrynologiem, z ginekologiem, żeby zdiagnozować ten problem. I nagle okazuje się, że mamy podwyższony poziom hormonów męskich, czyli tych androgenów, a jajniki pracują bez najmniejszego zarzutu i tutaj wszystko jest dobrze. I właśnie to wynika z tego, że nasze nadnercza produkują takie dwa najważniejsze hormony, czyli 17-hydroksyprogesteron i dehydroepiandrostendion, a właściwie siarczan tego DHEA. I właśnie te dwa hormony mają to do siebie, że ulegają w naszych tkankach metabolizmowi do androgenów, podobnych do tych, które właśnie wydzielają jajniki. Więc może się okazać tak, że ktoś ma zupełnie zdrowe jajniki, a na przykład cierpi na choroby nadnerczy, na przykład wrodzony przerost albo jakieś już tutaj inne jednostki chorobowe, więc nadnercza też absolutnie nie mogą być pomijane. Jeżeli chodzi o takie inne organy, które też niewątpliwie mają wpływ na naszą skórę, jest to na pewno też przysadka, jak wspomniana wcześniej, prolaktyna, czyli hormon, który właśnie jest przez przysadkę wydzielany, ale także tarczyca, ponieważ tarczyca też ma znaczący wpływ na stan skóry, więc też przy diagnozie szerszej tutaj nie wolno jej pomijać i zawsze warto sobie tutaj zbadać poziomy hormonów, zarówno tych regulujących pracę tarczycy, jak i tych samych wytwarzanych przez tarczycę, żeby zweryfikować, czy tutaj na pewno wszystko jest dobrze na tym podłożu. Czyli jak na przykład jestem u lekarza, powiedzmy u endokrynologa i wszystkie badania są ok, ale nie miałam tych androgenów sprawdzanych, a trądzik nadal jest. I lekarz mówi, proszę przyjść za pół roku, to odpuścić, przyjść za pół roku, czy jednak podpytywać albo szukać gdzieś indziej, może kogoś, kto rzeczywiście pomyśli o tych androgenach na przykład. Tak, na pewno ja osobiście polecałabym drążyć temat i myślę, że jeżeli jest to taki dobry, zaangażowany lekarz, który gdzieś tam faktycznie ma solidną wiedzę i doświadczenie, myślę, że na pewno zwróci na to uwagę. Oczywiście bardzo często są takie przypadki, że gdzieś tam osoby spotykają się z taką reakcją, taka pani uroda, proszę się nie przejmować, albo no to nie są wcale tutaj zbyt wysokie poziomy, po prostu tak musi być. Tak. Właśnie to jest to, że norma laboratoryjna to jest jedna kwestia, a to, czy dla nas jest to fizjologiczna norma, to jest druga kwestia. I najlepszym przykładem na przykład są hormony tarczycy, gdzie większość laboratoriów pokazuje górną normę, powiedzmy koło 5 z małym haczykiem. A w tym momencie dla osoby właśnie w takim wieku 20 kilka lat to nie jest absolutnie fizjologiczne stężenie, na przykład TSH, gdzie ono powinno oscylować w granicach 1,5 do 2, więc co z tego, że coś jest w normie, skoro tak naprawdę okazuje się, że dużo lepiej ten organizm funkcjonowałby, gdyby jednak ten poziom był troszeczkę niższy. I tak samo tutaj też, nawet jeżeli mieścimy się w normie i ktoś powie, to jest górna granica, ale jestem w normie. Okej, ale być może jak się porówna te androgeny i złoży się je z estrogenami w jedną całość, nagle okaże się, że jednak ten stosunek między nimi jest troszeczkę zaburzony i to też już może mieć ogromny wpływ właśnie na stan naszej skóry. Dlatego ja absolutnie nie dawałabym spokoju, drążyłabym ten temat jak najbardziej i będąc też kosmetologiem zawsze staram się współpracować z dobrym endokrynologiem, z dobrym ginekologiem, bo wiadomo, że kosmetolog może mieć wiedzę mniejszą lub większą, ale tutaj no gdzieś tam te nasze kompetencje kończą się i musi wkroczyć specjalista, który jeżeli sama pielęgnacja, dieta i zmiana trybu życia to za mało, to ten specjalista po prostu wesprze nas i od strony medycznej po prostu pomoże tak, jak właśnie to powinno wyglądać, więc ja bym absolutnie drążyła i jeżeli się okaże, że już wszystko zostało tutaj wykluczone, no to wtedy można myśleć, co dalej, ale na pewno bym nie bagatelizowała kwestii hormonów i ich wpływu na stan skóry, bo jest no bez dwóch zdań naprawdę ogromny. A zdarza się, że ktoś zgłasza się do pani i mówi, że już czuje się jak jakiś taki, no może hipochondryk, to nie jest dobre określenie tutaj, ale że chodzi już ci lekarze, po prostu machają rękami, no bo jest ten trądzik, czyli jest jakiś problem, który wpływa też na naszą psychikę, no nie da się tutaj tego ukryć, ale po prostu od lekarza do lekarza
no i nic nie daje. Czy jest dużo takich osób, które zgłaszają się i już jest im po prostu głupio gdzieś się pojawiać, bo nie chcą poczuć się w ten sposób właśnie. Niestety tak, jest sporo takich osób. Ja myślę, że w każdym zawodzie, czy jest to właśnie zawód, czy chemika, czy kosmetologa, czy dziennikarza, czy lekarza, myślę, że w każdym zawodzie są osoby, które są perełkami i naprawdę są bardzo zaangażowane i chcą dobrze, i chcą pomóc, i wkładają całe serce w swoją pracę, a są też osoby, które gdzieś tam podchodzą, tak, że tak powiem, może w luźniejszy sposób do tej pracy i naprawdę bardzo dużo osób gdzieś tam zgłaszało, że próbowało się właśnie leczyć od tej strony medycznej i na przykład zostały albo odsyłane z kwitkiem, albo na przykład została im przepisywana antykoncepcja, która miała wyleczyć ten problem, a niestety to w żaden sposób tego nie wyleczy, więc ja zawsze staram się mieć w zanadrzu, że tak powiem, specjalistów, z którymi jestem czy zaprzyjaźniona, czy współpracuję i jeżeli ja po prostu wiem, że moje kompetencje już gdzieś tam się kończą i ja na przykład nie jestem w stanie, jeżeli załóżmy, że jakaś pani miała na przykład zbyt wysoki poziom androgenów i starałyśmy się ogarnąć to zmianą trybu życia, suplementacją, dietą i naprawdę mimo wszystko problem jest bardziej złożony i tutaj te czynniki to jest dużo, ale nadal jednak za mało, żeby zupełnie gdzieś tam wyjść z tego problemu, no to wówczas staram się odsyłać taką osobę do zaufanego specjalisty, który gdzieś tam ma spójne podejście do mojego, że po prostu trzeba tak długo walczyć i tak długo drążyć, żeby tego problemu nie zaleczyć, ale żeby znaleźć po prostu naprawdę przyczynę i wyleczyć, bo no minus jest na przykład taki, że dużo łatwiej jest dać coś, co gdzieś tam nam zaleczy objawy, więc takie leczenie objawowe to jest dużo prostsze, wbrew pozorom, niż by się mogło wydawać. Tylko co wtedy, jeżeli my taką farmakoterapię odstawimy? Nie jesteśmy w stanie wtedy opanować tej skóry, bo z reguły ten problem, który był w środku, on został przykryty, ale nie został wyleczony i on będzie wracał. Dlatego myślę, że dla takiego chociażby komfortu psychicznego samego pacjenta naprawdę warto poświęcić te 5 minut uwagi i włożyć w to trochę serca, żeby po prostu ta osoba z tym problemem do nas notorycznie nie wracała, bo jeżeli ten problem nie zostanie wyleczony, to prędzej czy później on niestety będzie wracał, więc czy nam się to podoba, czy nie, jeżeli chcemy podejść porządnie, to naprawdę trzeba zacząć od porządnej diagnostyki i zawsze tak się śmieję, że jeżeli ktoś miałby tutaj, ktoś zapytałby mnie, że ma określoną kwotę i powinien ją przeznaczyć na coś i teraz, czy ma sobie kupić świetne kosmetyki przeznaczone i idealnie dobrane do stanu i potrzeb skóry, a może jednak powinien zacząć od dobrej diagnostyki, to mimo jakby mojego wykształcenia i tak zawsze powiem, że trzeba zacząć od dobrej diagnostyki, bo bez tego nawet najlepiej dobrana pielęgnacja nie jest w stanie nam zupełnie pomóc. Bo jeżeli problem jest w środku, to trzeba zacząć od środka właśnie. To do kogo się zgłosić? Czy to ma być właśnie dietetyczka, czy kosmetolog, czy endokrynolog? Gdzie szukać tutaj pomocy? No bo o to, co badać, no to pewnie już wtedy ten specjalista i gdybym miała o to zapytać, to myślę, że to zbyt szerokie pytanie. Tak. Czy do kogo? Jeżeli miałabym dobrać team idealny, to na pewno do tego teamu zrekrutowałabym dobrego endokrynologa, dobrego ginekologa, dobrego kosmetologa i dobrego dietetyka. I myślę, że takie kombo, czasami te osoby się łączą, bo kosmetolog może być dietetykiem, a endokrynolog może być jednocześnie ginekologiem i wtedy super, no bo mamy tych dwóch specjalistów mniej, ale ogólnie już tak nie patrząc, że tak powiem ilościowo, a jakościowo, to myślę, że te cztery profesje będą dobrze zgrywać, ponieważ tak, dieta ma ogromny wpływ nie tylko na stan skóry, ale całego organizmu i będziemy mieć super wsparcie świetnego ginekologa, endokrynologa, będą rewelacyjnie dobrane kosmetyki przez kosmetologa, ale ktoś nie będzie pilnował kompletnie diety. I na przykład załóżmy, że ktoś ma zespół policystycznych jajników, bardzo często towarzyszy temu insulinooporność, a ktoś jest łasuchem i na przykład uwielbia sobie podjadać tutaj słodyczki i w ogóle pokarmy o wysokim indeksie glikemicznym. No to się niestety nie uda. Wtedy trzeba mieć tę świadomość, że albo walczymy kompleksowo i podchodzimy holistycznie do problemu, albo gdzieś tam półśrodki nam wystarczą, ale nigdy ta skóra nie będzie taka, jak my chcemy. Więc tutaj już jakby aspekt skóry to jedno, ale też aspekt zdrowia to też druga bardzo ważna kwestia. Więc jeżeli dla kogoś skóra jest zbyt małą motywacją, żeby wziąć się porządnie do pracy, no to chociażby kwestia zdrowia tego organizmu. Bo ten organizm naprawdę prędzej czy później okaże się, że te problemy skórne to była tylko cegiełka, taka drobna manifestacja, a zaczyna się psuć cały środek, więc tutaj ja bym uderzyła właśnie w ten sposób, że dobry endokrynolog, dobry ginekolog, jeżeli są to faktycznie problemy hormonalne i mają tutaj podłoże hormonalne, plus dobry kosmetolog, który ułoży nam pielęgnację, dobraną do nas,
spersonalizowaną i dietetyk, który doradzi suplementację, doradzi dietę i myślę, że to jest tak naprawdę jedyna słuszna droga do tego sukcesu, którym ma być tutaj ta piękna, zdrowa skóra. Bo mówi się, że jelita to jest drugi mózg, ale ten drugi mózg też rozumiem, że jeżeli coś jest z nim nie tak, z tymi jelitami, to na skórze też to może być widać. To a propos diety jeszcze tak tutaj zaczepię. A propos diety, tak, oczywiście. Są osoby, które dość mocno bagatelizują wpływ diety na stan skóry i uważają, że to wcale nie ma przełożenia, czyli możemy jeść co chcemy, a ta skóra i tak jakby żyje własnym życiem. I wszystko też zależy od tego, z kim mamy do czynienia, bo u niektórych osób ta dieta będzie miała malutki wpływ na stan skóry, a u innych osób będzie miała ogromny wpływ. I teraz nigdy nie wiemy, w której grupie jesteśmy. Mhm. Więc zawsze warto spróbować zawalczyć od tej strony diety, bo ja uważam, że dieta to jest coś naturalnego. No my spożywamy codziennie jakieś posiłki, więc tutaj warto się jej bliżej przyjrzeć i pomyśleć, czy jest to dla nas dobre, niż od razu uderzać w farmakoterapię. Oczywiście, jeżeli nie ma wyjścia, to farmakoterapia jest jedynym, czasami rozsądnym rozwiązaniem, ale tutaj warto zacząć od takich podstaw. No i na przykład najprostszym przykładem właśnie jest, jeżeli ktoś ma insulinooporność, a niestety nie wiedząc, co się dzieje, jest naprawdę coraz więcej młodych osób z zaburzeniami w tej gospodarce właśnie cukrowej. I dobrym przykładem są na przykład osoby, które badają sobie poziom glukozy rano na czczo i górna norma laboratoryjna to 99, te osoby mają 98 i na przykład mówią, że jest ok, bo są w normie. Po czym okazuje się, że badają sobie insulinę, liczy się tak zwany wskaźnik HOMA i już okazuje się, że mamy insulinooporność. Czasami na przykład z samych badań na czczo też nic nie wychodzi i na przykład uważam, że dobry specjalista zaleci zrobienie na przykład czasami krzywych insulinowej i glukozowej i z tej krzywej czasami może nam jednak wyjść, że faktycznie jest ta insulinooporność. Czyli może się po prostu okazać, że nasze tkanki nie są tak wrażliwe na insulinę jak powinny, trzustka będzie produkować tego coraz więcej i tu jest taki mały szkopuł, że niestety nasze gruczoły łojowe są bardzo, bardzo cwanymi jednostkami. I mają w swoich ścianach, znaczy w swoich błonach właściwie komórkowych, mają receptory. I te receptory reagują na bardzo, bardzo wiele czynników. I tutaj również mają receptory na insulinę. Więc jeżeli my mamy wysokie poziomy tej insuliny, zwłaszcza właśnie przy takiej insulinooporności, gdzie trzustka próbuje to rekompensować i te gruczoły łojowe wiedzą o tym doskonale, produkują więcej sebum. Taka jest ich reakcja. Są czynniki, które redukują aktywność gruczołów łojowych, a są takie, które stymulują. I tak jak androgeny stymulują gruczoły łojowe do pracy, tak samo działa insulina. Ona też stymuluje gruczoły łojowe do pracy. Więc jeżeli ktoś ma insulinooporność, ma problemy właśnie z gospodarką cukrową w organizmie i nic sobie z tego nie robi i bagatelizuje problem, to nagle może się okazać, że skóra to będzie tylko właśnie jeden z manifestów tego organizmu, jeden z takich problemów, który będzie dotyczył, to właśnie zmiany skórne. Czyli tutaj dieta ma ogromny wpływ i musimy też sobie zdawać z tego sprawę, że te badania, które czasami każe wykonać na przykład nam lekarz czy dietetyk, bo lekarz może je wiadomo zlecić, my możemy tylko zasugerować zrobienie takich badań, ale też warto wiedzieć, że to nie chodzi o to, że po prostu komuś się nudzi i chce po prostu sobie gdzieś tam kogoś wysłać na badania, tylko chodzi o to, że tak jak na przykład możemy zasugerować mamie czy przyjaciółce, słuchaj, zrób sobie morfologię. Tak samo osobie właśnie w gabinecie beauty, że warto to zbadać. I tak do diagnozy potrzebny jest lekarz, on to oceni. Ale my możemy zasugerować zrobienie takich badań, żeby już ta osoba miała wiedzę, czy coś się dzieje, czy nie. Więc tutaj to jest bardzo ważne, żeby jednak mieć na uwadze, jak istotny jest środek organizmu, jak istotna jest dieta, jak istotne jest jego funkcjonowanie, żeby każdy jeden po prostu możliwy szczegół wyłapać i nic nie bagatelizować, bo to są czasami niuanse i one już potrafią bardzo, bardzo, bardzo wpływać nam na stan skóry, więc trzeba być czujnym. O tę dietę i o te błędy w diecie chciałabym jeszcze zapytać, ale chyba jest też tak, że my często diagnozujemy się sami, leczymy się sami i na przykład teraz widzę, że bardzo modne jest sięganie po probiotyki, ale jakby zapominamy, że probiotyki też powinny być dostosowane do, niech mnie pani poprawi, bo może się mylę, bo ja też miałam tak, aha, no tutaj widzę, ktoś reklamuje gdzieś na Instagramie, zobaczyłam probiotyki, no to może też powinnam, a dopiero potem się okazało, że no nie, to nie jest wcale takie, bo można sobie zaszkodzić, jeżeli się źle dobierze te probiotyki. Jak to jest właśnie na przykład, powtórzę 10. raz to słowo, z probiotykami?
Tak, to są święte słowa i oczywiście tak się śmiejemy czasami, że właśnie ta autodiagnoza prowadzi do spożywania niektórych czy suplementów, czy nawet leków, jak takie troszeczkę cukiereczki, że jest to w zasięgu naszej ręki, więc możemy. I co do probiotyków, idealnie byłoby zbadać sobie stan mikrobioty jelit. I byłoby idealnie to zrobić, żeby dobrać sobie zarówno ilość tych komórek, które są w danym, bo też te probiotyki się bardzo różnią składem, ale też same szczep bakterii, bo też się okazuje, że czegoś potrzebujemy bardziej, czegoś potrzebujemy mniej. Więc to jest fakt, że idealnie, w idealnym świecie byłoby zbadać sobie właśnie stan tej mikrobioty jelit i ocenić, czy nie występuje na przykład nam jakaś dysbioza jelitowa, czyli zaburzenie między tą dobrą mikrobiotą a tą patogenną. Niestety panie i panowie, w sumie też, którzy właśnie są gdzieś tam w tych gabinetach beauty pacjentami, klientami, trochę niechętnie podchodzą nadal do tych badań, bo te badania są po prostu dość drogie. Stąd też ta niechęć do takiej analizy tego stanu tej mikrobioty jelit i zażywanie właśnie preparatów na własną rękę. Jeżeli ja miałabym właśnie z takiego własnego doświadczenia powiedzieć, jak to najlepiej ugryźć, to no na pewno warto mieć tę wiedzę, że na przykład jeżeli ktoś ma nietolerancję histaminy, no to wtedy na przykład nie jest zalecany szczep Lactobacillus w ogóle w probiotykach, bo też może gdzieś tam to pogarszać stan organizmu. Tak samo na przykład jeżeli mamy objawy wskazujące na to, że mamy SIBO, czyli przerost mikrobioty w jelicie cienkim, też nie należy na własną rękę brać gdzieś tam tych probiotyków, bo są osoby z SIBO, u których rewelacyjnie działa dany probiotyk, a u kogoś innego może totalnie pogorszyć sprawę. Więc faktycznie najbezpieczniej byłoby ocenić ten stan mikrobioty i wtedy dobrać sobie ten probiotyk pod właśnie indywidualne potrzeby. Ale wiedząc, jak to wygląda w praktyce i wiedząc, że niestety no, bywa różnie, to jeżeli nie mamy dolegliwości ze strony układu pokarmowego, czujemy się dobrze, nie mam jakichś takich właśnie objawów, które wskazywałyby, że coś się tutaj dzieje nie tak, to zawsze warto jakąś próbę podjąć i po prostu jeżeli będziemy czuć się chociażby troszeczkę gorzej, no to wtedy bez dwóch zdań taki probiotyk odstawiamy, ale ja i tak jestem zdania, że mimo wszystko zawsze warto się skontaktować ze specjalistą, zanim zaczniemy po prostu brać na własną rękę cokolwiek, bo też tak samo ma się tutaj sytuacja z witaminą D. Słyszymy, że witamina D jest super, ma ogromny wpływ na stan skóry, na pracę tarczycy, więc my po prostu suplementujemy taką witaminę i tak naprawdę nie zastanawiamy się nad tym, jaki mamy poziom tej witaminy D i okazuje się na przykład, że fakt, znaczna większość społeczeństwa ma bardzo niziutkie poziomy tej witaminy D albo niedobory i to jest wtedy jak najbardziej uzasadnione, ale są osoby, które mają wysokie poziomy tej witaminy D, więc u nich ta suplementacja będzie niebezpieczna dla zdrowia, dlatego że to jest witamina rozpuszczalna w tłuszczach i łatwiej się akumuluje w naszych tkankach niż na przykład witamina C, która jest rozpuszczalna w wodzie i łatwiej nam ją niestety tutaj wydalić niż taką witaminę D. Dlatego ta diagnostyka laboratoryjna jest bardzo ważna i zanim zaczniemy coś suplementować na własną rękę, to chociażby zacznijmy od tego, żeby zbadać sobie poziom i zobaczyć, czy to będzie dla nas bezpieczne, no bo to jednak bezpieczeństwo i zdrowie jest najważniejsze tutaj w tym przypadku. A jeżeli chodzi o takie oleje omega, tak. to akurat warto? Warto. Zdecydowanie warto. My tutaj żyjemy w takim rejonie, że mamy stosunkowo małą podaż omega-3. Omega-6 raczej dostarczamy organizmowi, więc z tym nie ma problemu, ale sprawa wygląda tak, że my potrzebujemy zarówno omega-3, 6, jak i 9. Potrzebujemy ich wszystkich. Tylko tutaj chodzi o odpowiednie proporcje. I my w naszej diecie mamy zdecydowanie więcej omega-6 niż omega-3. I to dobrze, że te omega-6 są, bo my ich również potrzebujemy. Ale chodzi o to, że z omega-6 nasz organizm wytwarza więcej substancji prozapalnych niż przeciwzapalnych. A z omega-3 jest na odwrót. Wytwarzamy z nich więcej substancji przeciwzapalnych, aniżeli prozapalnych. Więc potrzebujemy i jednego, i drugiego, ale bardzo ważna jest odpowiednia proporcja. Dlatego spożywanie dodatkowo tych kwasów omega-3 to jest bardzo dobry pomysł i tutaj bez dwóch zdań, no chyba, że ktoś już ma naprawdę jakieś solidne zaburzenia gospodarki lipidowej i lekarz powie, że bardzo uważamy, no to wtedy tak. Ale jeżeli jesteśmy zdrowi, nie mamy jakichś tutaj właśnie zaburzeń na tym tle, to kwasy omega-3 jak najbardziej tak. I jeżeli wybieramy sobie właśnie oleje, to bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na proporcje tych kwasów, czyli omega-3 do omega-6 powinny być w stosunku 2:1 lub 3:1. Jeżeli jest 1:1, taki olej będzie ok, ale jest troszkę za mało tych omega-3, więc zawsze patrzymy na te proporcje i staramy się wybierać produkt, w którym jest troszeczkę więcej jednak omega-3 i to też ma dobry wpływ na stan skóry. Ostatnie pytanie z takich zasłyszanych porad w internecie.
cynk i transdorsza. Słyszałam, że jest to, jeżeli chodzi o trądzik hormonalny, że to jest dobre, ale czy tak jest, czy tak nie jest? Tran na pewno warto, bo to jest bardzo bogate źródło kwasów EPA i DHA, więc jak najbardziej tak. Myślę, że od dzieciaczka gdzieś tam warto ten tran wdrożyć i naprawdę nie od dziś w sumie wiadomo, że to ma dobry wpływ na stan zdrowia i też wskazuje na to stan skóry i zdrowia na przykład Inuitów, czyli rdzennych mieszkańców właśnie Kanady, którzy nie mają żadnych stanów zapalnych skóry, oni w ogóle nie wiedzą, czym jest tak naprawdę trądzik, bo mają bardzo malutką styczność z taką kulturą płynącą z zachodu, no i też z niezdrową dietą, a oni spożywają bardzo dużo ryb, więc dzięki temu mają duże te poziomy tych omega-3 w organizmie, właśnie ze względu na lokalizację, w której żyją. I to faktycznie jest wiele badań, które pokazuje, że duża podaż tych omega-3 naturalnie w diecie ma świetny wpływ na stan organizmu. My właśnie, tak jak już wspomniałam, nie jesteśmy ze względu na lokalizację w stanie tego zrobić. Ale dlatego taki tran to jest bardzo dobry pomysł. Nie każdy udźwignie smak tranu w płynie, więc chociaż lepiej taki w kapsułkach. I też bardzo ważne, trzeba zwracać uwagę na witaminę D i w ogóle inne witaminy, które są. Bo bardzo często w produktach właśnie typu tran czy oleje już są witaminy A, D, więc jeżeli bierzemy jedno i drugie, to zobaczmy, jaki mamy poziom we krwi i dogadajmy się ze specjalistą. Tak, czy po prostu nie będzie zbyt duża podaż. Tak, dokładnie. A co z tym cynkiem? A co do cynku, nie od dziś wiadomo, że cynk ma super działanie przeciwzapalne, bardzo dobrze sprawdza się w przypadku skór trądzikowych, ale też trzeba uważać i też trzeba dobrać dawkę po uprzednim zbadaniu poziomu, bo jeżeli mamy za duże poziomy cynku, to mamy później problem z wchłanianiem miedzi, a miedź jest kofaktorem wielu enzymów, jest nam też niezbędna do prawidłowego funkcjonowania, czyli znowu mamy powtórkę, że trzeba się najpierw dobrze zdiagnozować, żeby móc sobie po prostu taki cynk zadecydować, czy wdrażamy suplementację, czy nie wolno, czy poziom jest wystarczający, więc też bez uprzedniej diagnozy raczej radziłabym ostrożnie z tym cynkiem. Jeszcze i przypomniała mi się jedna rzecz, czyli pokrzywa. To chyba nie zaszkodzi pić takie zioła. W żaden sposób, nie. Pokrzywa jest bardzo fajnym źródłem gdzieś tam żelaza, więc jeżeli ktoś lubi, czy sałatkę z pokrzywy, też są takie przepisy, czy gdzieś po prostu herbatkę, na pewno w żaden sposób nam to nie zaszkodzi i też bardzo dobrze przy insulinooporności, bo pokrzywa oczywiście nie tak jak farmakoterapia, ale w jakiś tam określony sposób też wpływa na obniżenie poziomu cukru we krwi, więc też sobie można śmiało pić pokrzywkę, tylko oczywiście warunek, że nie słodzoną. No tak. Więc nie słodzimy, tak, ale dla zdrowia jak najbardziej tak, herbatki ziołowe super. To teraz jak nie słodzimy, to do tych błędów w diecie chciałabym przejść. Czego raczej unikać? Przy trądziku hormonalnym. Tak, tak. To właśnie wszystko zależy od tego, jakie jest podłoże tego trądziku. Jeżeli okazuje się, że na przykład mamy tutaj przyczynę leżącą w nadnerczach i mamy nadmiar hormonu na przykład DHEAS, no to wtedy unikamy suplementacji DHEA, który jest substratem do wytwarzania też tego hormonu, więc tutaj też jest tego typu kwestia, ale jeżeli chodzi ogólnie o takie na przykład panie, które jednak nadnercza mają w porządku, bardziej chodzi tutaj o pracę jajników i na przykład zespół policystycznych jajników, to tutaj bez dwóch zdań dobrze sprawdza się dieta bogata w zdrowe tłuszcze, o troszeczkę obniżonym indeksie glikemicznym, czyli unikamy cukrów prostych, jemy jak najwięcej nieprzetworzonej żywności, więcej warzyw i tak trochę niezgodnie z polską tradycją, gdzie Polak lubi mieć na talerzu odrobinkę surówki, dużo ziemniaka i kawał mięcha, to tutaj my też musimy gdzieś tam postawić na takie zdrowsze jedzenie, czyli na przykład gotowanie na parze, czyli taka dieta po prostu, to nie musi być dieta eliminacyjna, jeżeli nie mamy wyraźnie na papierze wskazanych nietolerancji, bo takie eliminacje też nie są do końca zdrowe, chyba że jest uzasadnione medycznie. Jest nietolerancja, okej, nie spożywamy, czy tam alergia, no to wtedy mamy uzasadnienie, ale jeżeli takiego czegoś nie ma, to po prostu wystarczy jeść zdrowo, no i też bardzo ważne, jest ruch, bo dieta to jedno, ale też uwrażliwianie tkanek na insulinę poprzez zwiększenie aktywności fizycznej tutaj też jest bardzo, bardzo ważne. Tylko znowu, nie przesadzamy z taką aktywnością fizyczną w przypadku na przykład pań z hiperandrogenizmem i nie idziemy w bardzo wysiłkowe ćwiczenia, bo tutaj też może gdzieś tam mieć to wpływ na gospodarkę właśnie hormonalną, czyli fajne, przyjemne dla wszystkich ćwiczenia, czy bieganie, czy jakiś lekki fitness, czyli ruch też jest bardzo ważny, czyli dieta to jedno, ale jeszcze ta aktywność fizyczna też tutaj musi być dołączona. To teraz ten etap pielęgnacji. Największe błędy w pielęgnacji. To myślę, że w przypadku, niezależnie od podłoża zmian skórnych, zawsze gdzieś tam te błędy pielęgnacyjne się powielają, czyli tak, przede wszystkim niedokładne oczyszczanie skóry twarzy.
Oczyszczanie z źle dobranymi produktami, zbyt agresywna pielęgnacja, czyli notoryczne, źle dobrane do rodzaju i typu skóry złuszczanie, nadużywanie substancji aktywnych, czyli ta skóra gdzieś tam po prostu już nie wie, jak ma się zachować i próbuje sobie radzić. Musimy na to bardzo uważać. Co jeszcze? Na pewno, jeżeli mamy zmiany zapalne, nie jest zalecane stosowanie złuszczania mechanicznego, żeby po prostu nie doszło do uszkodzenia takich zmian zapalnych, które się później gorzej goją, więc tutaj typowo enzymy lub kwasy, ale kwasy też pod okiem specjalisty, żeby nie przesadzać z tym złuszczaniem, żeby dbać o barierę lipidową, to jest notorycznie pomijane. Musimy pamiętać, że jeżeli jest solidna bariera hydrolipidowa, czyli ten płaszcz hydrolipidowy na powierzchni skóry i bariera naskórkowa, czyli ta warstwa rogowa nasza twarzy, taki mur, to też jest mniejsze ryzyko, że ta skóra będzie tak bardzo wrażliwa na działanie zarówno patogenów, jak i innych substancji pochodzenia zewnętrznego. Jeżeli my nie odbudujemy sobie tej bariery lipidowej, a zaczniemy działać z substancjami aktywnymi, to ta skóra będzie reagowała podrażnieniem, bardzo często też wysypem i nie dlatego, że coś, jak to się mówi, zapycha nam pory, czyli po prostu jest komedogenne, tylko po prostu jest to wysyp z podrażnienia. Czyli ta pielęgnacja wbrew pozorom powinna się bardziej skupić najpierw, jako podstawa na tym, żeby ta skóra była dobrze nawilżona, dobrze odżywiona od środka, żeby bariera lipidowa była naprawdę odbudowana i solidna, czyli nie czujemy dyskomfortu, nie czujemy pieczenia skóry, ściągnięcia, przesuszenia. Jeżeli jesteśmy już na tym etapie, to wtedy warto sobie wdrażać właśnie substancje aktywne, ale też pod okiem specjalisty i to jest bardzo ważne, żeby nie sugerować się 5 ekspertami z mediów społecznościowych, bo każdy mówi coś innego. Mało tego, każda skóra jest inna i każda zareaguje inaczej, więc my musimy się udać do specjalisty, który obejrzy skórę, zrobi z nami dokładny wywiad i dopiero pod stan i potrzeby skóry poleci nam taką pielęgnację, ale uniwersalna rada dla każdego z nas to jest to, żeby tę skórę jednak traktować łagodnie, czyli trzeba być skutecznym, ale też trzeba faktycznie nie zapominać o tych podstawach, czyli taka delikatna pielęgnacja, żeby przede wszystkim tej skórze nie szkodzić, a pomagamy dopiero jakby w kolejnym kroku, czyli ta bariera lipidowa i ten komfort skóry, bardzo, bardzo ważna sprawa. Dużo osób, ja też w pewnym momencie przerzuciłam się, na czym można takie myślenie przestawiłam, że to muszą być kosmetyki tylko naturalne. Bo wydawało mi się, ktoś mi powiedział, że nie, że tam jak do 10 pozycji w składzie jest coś nienaturalne, pochodzenia naturalnego, no to już może ci szkodzić. To jest dobre podejście, czy też przesada po prostu, bo wszystko to zależy. Jasne. Wszystko zależy od rodzaju typu skóry i tak naprawdę też upodobań tej naszej skóry, bo to, że kosmetyk jest naturalny, wcale nie znaczy, że jest dobry dla naszej skóry. I może się okazać, że nagle ten kosmetyk naturalny jest tak skomponowany, że mimo, że te składniki nie są pochodzenia syntetycznego, wcale tej skórze nie będą służyć. I najlepszym przykładem na przykład tutaj może być jakieś takie olejowe serum, gdzie mamy same naturalne składniki. Skwalan, znaczy właściwie skwalen, bo skwalan to już jest chemicznie przetworzony, więc skwalen z oliwy, z oliwek, masło shea, więc same jakieś takie naturalne składniki i osoba właśnie ze zmianami trądzikowymi zaaplikuje coś takiego na powierzchni skóry i nagle okazuje się, że po kilku dniach takiej pielęgnacji ta skóra wygląda 100 razy gorzej. No i co się dzieje? Przecież te składniki są naturalne, więc myślę, że nie ma sensu demonizować tych składników syntetycznych, bo one były, są i będą w pielęgnacji i nierzadko lepiej działają na skórę niż faktycznie te składniki naturalne. Czyli po prostu znowu dobrana pielęgnacja i nie banie się po prostu tych składników syntetycznych, bo one naprawdę bardzo często służą dużo lepiej. I te składniki naturalne, one są świetne, ale tak jak mówię, nie każdemu wszystko służy. I też pamiętajmy, że na przykład te kosmetyki naturalne są często też bogate na przykład w jakieś substancje pochodzenia roślinnego, na przykład typ jakieś olejki, to też może mieć różny wpływ na skórę. Więc tutaj mi się wydaje, że nie warto się stricte sugerować pochodzeniem składników kosmetyku. Oczywiście nie mam tutaj na myśli jakichś tutaj zanieczyszczonych składników, oczywiście chodzi o takie dobrze przebadane, takie pewne składniki, ale jednak nie sugerowałabym się pochodzeniem ich, czy są to naturalne, czy syntetyczne, a po prostu tym, jaka jest kompozycja całego produktu, jaka jest kolejność na tej liście kosmetycznych składników z tyłu produktu i to bym dobierała właśnie pod stan i potrzeby skóry. A są jakieś składniki, które kompletnie unikamy, jeżeli są w składzie kosmetyku? Właśnie jeżeli chodzi o skórę trądzikową, niekoniecznie, bo ktoś na przykład powie, o matko, w tym kremie jest etanol, jak możesz używać produktu z etanolem?
niech on tam będzie, okej? Okay? Mhm. To jest normalny składnik kosmetyczny, tylko grunt, żeby nie był wysoko w składzie, bo jeżeli okay. jest na drugim miejscu, na trzecim miejscu, na czwartym, no to jest ryzyko, że jest go troszeczkę więcej. A jeżeli jest gdzieś pod koniec składu i pełni funkcję rozpuszczalnika, to rozpuszczalnik jak każdy inny, więc jak najbardziej tak. I na przykład do takich substancji też znanych jako komedogenne zalicza się na przykład parafinę. I ktoś mówi, o Boże, to jest krem z parafiną, co ty robisz, zapchasz sobie skórę, wyrzuć ten krem. Jeżeli ona jest na drugim, trzecim, czwartym miejscu, no to faktycznie wskazuje na to, że jest jej dość sporo. Jeżeli ona jest pod koniec składu, nie szkodzi, prawdopodobnie nie będzie miało to większego wpływu właśnie na komedogenne właściwości całego produktu. Czyli jakby nie ma sensu analizować stricte składników, że tutaj jest parafina, ten kosmetyk się nie nadaje, tylko patrzeć na którym jest miejscu i jak ta skóra zareaguje. Bo może się na przykład okazać, że u kogoś ten krem sprawdza się rewelacyjnie, a ta parafina jest na tym czwartym miejscu. Chociaż ja zawsze wolę, że tak powiem, dmuchać na zimne i jeżeli są wysoko w składzie te substancje potencjalnie komedogenne, to lepiej do skóry problematycznej nie używać, bo w praktyce faktycznie widzę, że to się przekłada na stan skóry. Czyli to, że są w składzie ok, grunt, żeby po prostu nie były za wysoko. No i też niestety jest ten mały minus, że prawo nie wymusza na producentach podawania składów procentowych. Czyli my patrząc na kosmetyk oceniamy sobie tylko go jakościowo, a nie ilościowo. Tylko w Indiach muszą tak naprawdę podawać, nie wiem, czy jest jeszcze jakieś inne państwo oprócz Indii, które ma nakaz podawania właśnie składów dokładnie ilościowych. My tylko mamy tutaj wgląd jakościowy, więc my możemy tylko oceniać na podstawie właśnie listy składników, czy coś jest wysoko, czy nie i czy prawdopodobnie tego będzie dużo, czy tego będzie mało. Ale jeżeli jest coś, co jest uznawane właśnie za taką substancję komedogenną i jest gdzieś tam dalej w składzie, myślę, że spokojnie, warto dać szansę takiemu produktowi. No i zobaczyć, jak nasza skóra reaguje. Może go pokochać i będzie to ulubiony kosmetyk tak naprawdę. My bardzo chcemy, żeby ta skóra poprawiała się szybko, no bo tutaj chodzi o właściwie taki komfort naszego funkcjonowania. I teraz chciałabym wrócić do tego, o czym Pani już mówiła i o tej antykoncepcji, która rzeczywiście może pomóc, ale zamaskować problem, bo tak naprawdę nie wiemy, co się działo i co było przyczyną. I druga rzecz, która jest często przypisywana, niech Pani teraz poprawi, jeżeli się pomylę, chodzi mi o retinoidy, czy to są dwie rzeczy, które chciałam, czyli chciałabym o antykoncepcję zapytać i o te retinoidy właśnie. Czy to powinien być nasz pierwszy krok w tym leczeniu? Antykoncepcja, jeżeli chodzi o terapię skóry, moim zdaniem na pewno nie powinien być to pierwszy krok, dlatego że jest to dostarczanie po prostu syntetycznych hormonów z zewnątrz. Jeżeli problem leży gdzie indziej, no to my dostarczymy te hormony i wtedy te receptory będą wysycone tymi prawidłowymi hormonami, obniżymy poziom androgenów, no i powiedzmy, że wszyscy będą zadowoleni. No ale nie będziemy brać całe życie antykoncepcji, po jej odstawieniu ten problem i tak tam jest, więc antykoncepcja, ona nie wyleczy tego problemu, a tak jak już właśnie mówiłyśmy, ona go tylko zamaskuje. Więc moim zdaniem no dobry ginekolog mimo wszystko spróbuje podjąć walkę gdzie indziej, czyli dieta, suplementacja, ewentualnie jakaś inna farmakoterapia może obniżająca poziom androgenów, ale niekoniecznie właśnie antykoncepcja, bo moim zdaniem to problemu niestety nie rozwiąże. Tak jak na przykład panie mają zaburzone cykle miesiączkowe i dostają syntetyczny progesteron, i na przykład te panie mówią, że mają lek, który je leczy i dzięki temu lekowi te cykle są regularne i tutaj co miesiąc wszystko wygląda tak, jak powinno. Ja mówię, że po prostu to jest progesteron syntetyczny, który wywołuje, że tak powiem, tą miesiączkę, więc to nie jest tak, że to leczy problem i jeżeli odstawimy ten syntetyk, który wywołuje, no to nadal tego naszego progesteronu naturalnego będzie za mało, więc tutaj należy szukać przyczyny, dlaczego jest go za mało, a nie dawać syntetyku z zewnątrz. A co do retinoidów, tutaj jest bardzo kontrowersyjny właśnie temat, bo ogólnie wygląda to tak, że retinoidy to jest rewelacyjny środek, jeżeli chodzi o terapię problemów skórnych, właśnie takich trądzikowych, bo działa na każdy poziom powstawania zmiany, czyli pacyfikuje gruczoły łojowe, reguluje keratynizację w mieszkach włosowych, działa przeciwzapalnie, jeszcze dodatkowo rozpraszają skupiska barwnika, więc też redukują przebarwienie. I teraz tak, czy terapia doustna to powinien być, że tak powiem, lek pierwszego wyboru? Moim zdaniem nie, dlatego że jeżeli problem na przykład ma podłoże hormonalne, to izotretinoina doustnie stosowana nam tego problemu nadal nie wyleczy. Czyli ona wpłynie na parametry, które mają wpływ na powstawanie zmian skóry, czyli
gruczoł łojowy, mieszki włosowe, regulacja stanu zapalnego i gdzieś tam te przebarwienia jako efekt już po zmianach zapalnych, ale nadal jak odstawimy sobie te retinoidy, a problem leżał w hormonach, to ten trądzik wróci. Czyli mimo wszystko warto zacząć od znalezienia tej przyczyny i jeżeli naprawdę okaże się, że hormonalnie wszystko super, że mikrobiota super, pielęgnacja jest ok, dieta ok, nie ma żadnych innych chorób i żadnych innych przyczyn, które mogą faktycznie powodować te zmiany, to czasami, jeżeli jest to trądzik, który naprawdę widać, że jest to taka ciężka postać, czyli są nacieki, cysty, pozostawia po sobie blizny, rozległe przebarwienia, wtedy czasami jest to naprawdę zalecane, żeby się tego problemu dość szybko pozbyć, no bo po prostu będzie opłakany stan skóry, jeżeli nic z tym za szybko nie zrobimy. Ale trzeba mieć na uwadze, że to jest rozwiązanie, jeżeli naprawdę już nie ma pomysłu, że tak powiem, terapeutycznego, co może temu organizmowi dolegać. Ale wydaje mi się, że też właśnie nie ma co aż tak demonizować tych retinoidów, bo wiadomo, że bardzo dużo osób świetnie na nie reaguje, ale mi po prostu chodzi o to, żeby podkreślić, że jeżeli problem leży gdzie indziej, to retinoidy też go zaleczą, a nie wyleczą. Czyli jeżeli problem jest w jajnikach, on na to wpływu nie mają, ten problem będzie. Jeżeli problem jest w nadnerczach, podobnie, w przysadce, podobnie. Czyli będzie ok, ale jeżeli my nie wyleczymy problemu, to jest duże ryzyko, że on po prostu będzie systematycznie powracał. I stąd na przykład są osoby, które biorą trzecią kurację, na przykład izotretinoidy czwartą i tak gdzieś tam problem wraca. To dla mnie byłby to już sygnał, że tutaj faktycznie coś powinno nas niepokoić troszeczkę głębiej. No i ta analiza tego organizmu taka dogłębna będzie chyba takim must have, żeby tutaj dojść do celu. Czy jeżeli problemem są hormony, bądź też nie są hormony, to jest też element, o którym trzeba powiedzieć, to jest sen, zmęczenie, stres. To też ma wpływ na skórę? To ma ogromny wpływ, nawet większy niż mogłoby nam się wydawać. I właśnie to jest najłatwiej powiedzieć, nie stresuj się, bo ma to wielki wpływ na stan Twojej skóry. No ale wiadomo, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, nie jest prosto, więc jak my to możemy ugryźć? Na pewno przede wszystkim staramy się regulować nasz rytm dobowy. To jest bardzo ważne, czyli jeżeli my nie śpimy sobie na przykład o godzinie pierwszej w nocy, drugiej w nocy, siedzimy sobie przed telefonem, przed telewizorem, przed laptopem, to nie dajemy naszej szyszynce, czyli takiemu malutkiemu narządowi tutaj, który śpi w naszej głowie, nie dajemy jej szansy produkować odpowiedniej ilości melatoniny, która odpowiada za nasz dobry, spokojny sen. I w tym momencie, jeżeli my jesteśmy na takim stand-by'u cały czas, to też nasze nadnercza powodują, że my jesteśmy gotowi do akcji, czyli jakby coś się zadziało, to my wstajemy i biegniemy i walczymy. I to jest taki trochę atawizm, ale to nam zostało, więc w tym momencie też to, że mamy mało snu, jest mało tej melatoniny, my jesteśmy na wiecznym czuwaniu, to poziomy kortyzolu są zdecydowanie za wysokie. Mamy przewlekłe i też nie tylko takie nagłe sytuacje stresowe podnoszą nam ten kortyzol, ale też takie przewlekłe. Nawet jest taki termin, znaczy nie wiem, czy jest to termin medyczny, czy taki pseudomedyczny, jak wypalenie nadnerczy. I że po prostu przewlekły stres też gdzieś tam prowadzi do tego, że te nadnercza w końcu się poddają i też już ten organizm nie jest tak, że tak powiem, gotowy do walki, jak powinien być. Czyli faktycznie stres ma ogromny wpływ na skórę, więc jeżeli my chcemy podejść holistycznie do tej terapii, musimy faktycznie mieć to na uwadze, że odpoczynek, sen i w miarę możliwości ograniczenie tych czynników stresowych też są no niezwykle kluczowe i były kiedyś takie badania u pań z zespołem policystycznych jajników i tym paniom podawano melatoninę zewnętrznie, doustnie, w formie suplementu i okazało się, że faktycznie doszło do wyregulowania cykli u chyba ponad 90% tych pań, czyli ma to wielki wpływ, ale teraz tutaj pewnie odezwałby się lekarz i powiedziałby, czy suplementacja melatoniną jest mądra i uzasadniona? No właśnie, nie wiem, nie mnie to oceniać, więc nie polecałabym czegoś takiego, tylko polecałabym się po prostu dobrze wyspać i zadbać o ten rytm dobowy, no bo wtedy sobie ta szyszynka poradzi i ta melatonina wróci po prostu na właściwe tory i wydaje mi się, że też gdzieś tam będzie miał to ogromny wpływ właśnie na stan naszej skóry i całego organizmu tak naprawdę. Ostatnie już pytanie, obiecuję. Z tego doświadczenia kontaktów z osobami, które do Pani się zgłaszają, ten komfort życia się bardzo zmienia, kiedy no, skóra wygląda inaczej? Zmienia się bardzo i to jest niesamowite, jak panie wysyłają zdjęcia przed konsultacjami i mają tam taką minkę nietęgą, a dużo na przykład pań już po przebytej terapii z takim uśmiechem na twarzy tam w kąciku i to jest zawsze taka fajna motywacja, że jednak to ma wpływ i w ogóle bez dwóch zdań trądzik to jest choroba psychosomatyczna, bo jeżeli coś się dzieje na tle nerwowym, to ma
wpływ na stan skóry. I na odwrót, jeżeli coś się dzieje na skórze, to ma wpływ na stan naszej psychiki. I właśnie miałam kiedyś taką bardzo fajną studentkę, która napisała pracę dyplomową na temat właśnie wpływu psychiki na stan skóry i na odwrót, wpływu stanu skóry na psychikę. I jest to w ogóle niepodważalne. I my, jako specjaliści, tam powinniśmy sugerować tym osobom, jeżeli widzimy, że jest problem, żeby udały się do specjalisty, który zadba też o ich psychikę. I nie zawsze takie rady są dobrze odbierane, bo czasami ktoś mówi, kurczę, ale co mi tutaj ktoś sugeruje, że ja powinnam iść do psychologa, ale co jest ze mną nie tak. Chodzi o to, żeby po prostu nie bać się powiedzieć wprost, że trądzik to jest choroba, która bardzo obniża komfort życia bez dwóch zdań. Nikt nie chce mieć nieładnej skóry. I naprawdę to ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie. I jeżeli ktoś ma takie, że tak powiem, luźne podejście, no to stwierdzi, o matko, nowy pryszcz, no znowu ile można. Ale są osoby, które bardzo źle znoszą taki stan skóry i zamykają się w sobie. Nie chcą nawiązywać nowych relacji, nie chcą kontynuować starych. Żyją sobie gdzieś tam w odosobnieniu, same ze sobą, bo po prostu tak bardzo im to podcina skrzydła, że naprawdę moim zdaniem nie warto tego bagatelizować. To ma ogromny wpływ na psychikę, więc choćby z tego tytułu, będąc specjalistą, który może pomóc, człowiek powinien zrobić wszystko, żeby tej drugiej osobie pomóc, bo to, że jest ładna skóra, fajnie, każdy chce mieć ładną, super, jak się uda, to świetnie, ale chodzi o to, żeby po prostu komuś poprawić komfort życia, tak po prostu, żeby też psychika czuła się dobrze, no bo to ma wielki wpływ na całą resztę. Co trzeba wpisać na przykład na Instagramie, żeby znaleźć Pani konto? Doktor Skinsesh, zapraszam serdecznie. Troszkę tam porad z zakresu beauty, troszkę z pielęgnacji skóry. Także jak ktoś tutaj jest chętny poczytać sobie troszeczkę o kwestiach dietetycznych i dbania o skórę i też od strony chemicznej, to jak najbardziej zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję.